imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłosierdziu Bożemu i naszym modlitwom polecają się zmarli. Módlmy się za Eugeniusza Franciszka Józefa Czerskich, Maksymiliana Marię Pitasu, Wiecisławę Jana Adama Jacka Grzegorza Krzysztofa Białkowskich, Kazimierę Zbigniewa Kawęckich, Michała Marię Wojciechowskich, Marię Flak, Marii Józefa Nowaków, Ignacego Mateusza Genowefę, Stefana Zofię, Ignacego Jerzego Malusów, Dagmarę Gawron, Stanisławę Czesławę Otylię, Kazimierza Gawronów, Bolesława Józefa, Józefa Górczyńskich, Józefę Stefana Tajerów, Marię Mariannę, Stanisława Flaków, Mieczysławę Stanisława Kowalów, Tadeusza Halinę, Marię Bogusława Baciów, Stanisławę Bolesława Cieplińskich, Janinę Jana Dydaków, zmarłych z rodziny Kowalów, Cieplińskich i Baciów, Jana Machurę, Stanisławę Flak, Marię Bubel, Bożenę Małota, Bronisława Włodzimierza Czcionków, Stanisławę Błażeja Sareckich, Krzysztofa Halinę Jareckich, Bogusławę Andrzeja Grabisów, Grzegorza Czuber, Stanisława Janinę Ferdyn, Stanisława Annę Józefa Nowaków, Krystynę Henrykę, Henryka Łabęckich, Józefę Wieczorek, Stanisławę Druszcz, Barbarę Stanisława Juśków, Mirosława Kyrcza, Janinę Józefa Smyczyków, Eugeniusza Kotułę, Janinę Mieczysława Sołtysików, Sabinę Mariana Nowaków, Danielę Wojdas, Jana Helenę Kazimierza Jareckich, Mariannę Wanek, Józefę Hatlapa, Antoninę Bogusława Ryszarda Drożdżów, Stefanię Władysława Łaszczyków, Mariannę Stefana Mieczysława, Mieczysławę Jerzego, Bronisławę Franciszka Lulewiczów, Stanisławę Franciszka Nowaków, Halinę Czesława Julię Jana Bochenków, Tadeusza Jana Bochenków, Walerię Bogumiła Pawłowskich, Włodzimierza Tajera, Leokadię Władysława Karczów, Mieczysława Sapińskiego, Antoniego Genowefę Bijaków, Jana Teresę Mańka, Irenę Jana Bednarzów, Antoninę Jana Zarychtów, Annę Kazimierza Bednarzów, Bronisława Antoniego, Bronisławę Gadaczków, Jana Dębowiec, Sabinę Antoniego Majchrzaków i zmarłych z rodziny Majchrzaków i Kowalczyków, Halinę Władysława Jana Józefa Piątków, Władysławę Stefana Tadeusza Źrałków, Mariana Czcionkę, Stefana Józefa Kadłubiec, Danielę Władysława Michała Barańskich, Sebastiana Wieczorka, Janinę Zdzisława Wnuków, Natalię Stanisława Furgaczów, Tadeusza Zofijana Wiechciu, Franciszkę Lucjana Kowalskich, Sylwestra Janinę Kazimierza Stachowieckich, Stanisławę Józefa Woźniczków, Józefinę Franciszka Pilarczyków i ich rodziców, Józefa Pilarczyka, Henrykę Czesława Swobodów i ich rodziców, Władysława Szczepana, Eugeniusza Edwarda Sygułów, Stefana Mariannę Antoniego Nowaków, Bogdana Olchawę, Jana Wysockiego, Stefana Janinę Mańka, Stanisława Balbinę Antoninę Nabrdalik, Genowefę Stanisława Jana Józefę, Władysława Józefa Bubel, Renatę Adama Pawlików, Mariannę Kotuła, Bogusława Antoninę Władysława Knapików, Mariannę Stanisława Halinę Monikę Breszko, Arkadiusza Skowrońskiego, Mariannę Stanisława Nowaków, Adolfa Stanisława Leokadię, Antoninę Serwecińskich, Janinę Mariana Zdzisława Kazimierza Gawronów, Genowefę Jana Musiałów, Józefa Dziubę, Stefanie Stefana Czesława Przybyłków, Antoninę Stanisława Sobierajów, Apolonię Henrykę Józefa Rudzkich, Danutę Jana Małota, Helenę Stefana Drożdżów, Marianę Adolfa Czaplu, Eleonorę Ludwika Sorów, Marię Stanisława Bijaków i zmarłych z rodziny Walerów, Zofię Ryszarda Mitasów, Artura Wieczorka, Helenę Józefa Piotra Aleksandra Pachów, Stefanie Franciszka Sylwestra Satławów, Ludwika Helenę Herberta Wieczorków, Janinę Władysława Łaszczyków, Romualdę Godzic, Krystynę Gintera Seget, Ludwika Gertrudę Rettingów, Danielę Tadeusza Lorenców, Jana Genowefę Szydło, Władysława Jerzego Elżbietę Chorzela, Wandę Waler, Jana Gawlika, Mariannę Bronisława Głogowskich, Apolonię Józefa Marcina, Mariannę księdza Stanisława Smułków, Stanisława i Bolesława Musiałów, Wandę Mariana Pawełczyków, Stanisława Lucjana Henryka, Mariannę Emilię księdza Stanisława Klimczyków, Józefa Emilię Petrymusz, księdza Stanisława Apolonię Józefa Marcina,
Mariannę Marcina Smułków, Stanisława Bolesława Musiałów, Bronisławę Henryka Romualda, Hieronimę Czaplów, Marię Józefa Kozieł, Marię Reinharda Fronia, Michalinę Nowak, Franciszkę Stanisławę Wiesława Szczerbów, Janinę Franciszkana Brdalików, Bronisławę Stefana Bolesława Nobisów, Tadeusza Waleszczyka. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobry Jezu, a nasz Panie, przez Twe na krzyżu zgonanie, daj im wieczne spoczywanie. Światłość wieczna niech im świeci, gdzie kierują wszyscy święci. Niechaj żyją z Tobą, Panie, aż na wieki wieków. O Stworzycielu, o Duchu przyjdź, nawiedź się dusz wiernych, jak Tobie krąg, niebieską łaskiem zesłać racz, sercom, co odziełem są Twych rąk. Ty darzysz łaskową siedemkroć, bo moc z prawicy Ojca masz, przez Ojca obiecany nam, mową wzbogaca nasz język nasz. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był, i Ciebie jedno utchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Witam Was, kochane dzieci, na tej dzisiejszej mszy świętej, która będzie sprawowana w Waszej intencji, w intencji Waszych rodziców, Waszych rodzin. Z racji rocznicy pierwszej Komunii Świętej będę się modlił o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy. Wasza obecność dzisiaj wraz z rodzicami świadczy o tym, że ta uroczystość rok temu nie była tylko zewnętrzna. To nie była taka impreza, przyjęcie tylko, które się odbyło i na tym się skończyło, tylko że jesteście. Chcecie być blisko Pana Jezusa.
To jest bardzo piękne, bo dzisiaj obchodzimy uroczystość zesłania Ducha Świętego, więc ja będę się modlił, by Duch Święty was prowadził przez życie ku tej dobrej przyszłości, żeby On was napełniał swoją łaską i swoim światłem. A na początku przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy, słabości i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjmij błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół, ogarniający wszystkie ludy i narody. Ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden –
i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże. Niech wstąpi do Bóg Twój i odnowi ziemię. Błogosławę duszo moja Pana, o Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, ziemia jest pełna Twych stworzeń. Niech wstąpi duch i odnowi ziemię. Gdy odbierasz im oddech, marnieją i w proch się obracają. Stwarzasz je, napełniając swym duchem, i odnawiasz oblicze ziemi. Niech wstąpi duch i odnowi ziemię. Niech chwała Pana trwa na wieki. Niech Pan się raduje z ziem swoich. Niech miła mu będzie pieśń moja. Będę radował się w Panu. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu. Duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Oto Słowo Boże.
Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty, światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogi, dawco darów mnogich, przyjdź światłość i słomień. O najmilszy z godności, słodka serce radości, słodkie o Boże weźmienie. W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu o utulenie. Światłość najświętsza, serce wierzących wnętrza, oddaj Twej pochotędze. Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia, jeno cierni i nędzę. Obmyj co nieświęte, poschłym wlej zachęte, ulecz serca rany. Nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Alleluja, 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 alleluja. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Alleluja. Alleluja, alleluja. Pan z wami. Z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech słowa świętej Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Wojska rosyjskie w tej strasznej wojnie, która się dzieje za naszymi granicami, zmieniły taktykę. Zaczęto atakować ujęcia wody, przepompownie, źródła wody, aby odciąć mieszkańców i żołnierzy właśnie od wody, która jest przecież źródłem życia. I to jest bardzo skuteczne, bo nawet jeżeli jest bardzo odważny żołnierz, ma te środki obrony, ale pozbawiony wody, nie jest w stanie walczyć. Moi drodzy, Duch Święty, on jest jak gdyby wodą dla nas. Tak jest często określany, bo Biblia została napisana w kraju pustynnym, gdzie brakuje wody,
gdzie woda jest bardzo cenna i mieszkańcy Palestyny wiedzą, że woda to jest życie. Podobnie ci, którzy mieszkają w krajach pustynnych czy wręcz przy pustyniach, wiedzą, że woda to jest życie. Gdy pada deszcz, a są przecież takie kraje, że na przykład deszcz pada tylko raz w roku albo dwa razy do roku, to wtedy wszystko budzi się do życia. I moi drodzy, właśnie tak ważne jest to, żebyśmy my nie dali się odciąć od ujęcia wody, którym jest Duch Święty. Którym jest Duch Święty. Żeby czerpać od Niego tą życiodajną wodę. By w nas wzrastało to życie Boże. I moi drodzy, bardzo trafne jest to porównanie, że człowiek jest jak gdyby takim pustym naczyniem. Czym napełnimy to naczynie, to w nas jest. I wiemy, że w nas może być na przykład gniew, w nas może być złość, w nas może być jakaś frustracja, brak nadziei. I wtedy się bardzo źle czujemy. Ale też w nas może być ta źródlana woda. Czyli może być to, co dobre, może być to, co płynie od Ducha Świętego. A słyszeliśmy o tym w Biblii, bo Biblia o tym mówi, że owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Więc możemy napełniać się tymi darami Ducha Świętego. One mogą w nas owocować. I może w nas być właśnie miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Więc zastanów się, co w tobie jest. Co w tobie jest? Czego potrzebujesz? Jeżeli potrzebujesz właśnie tych owoców Ducha Świętego, jeżeli czujesz, że bardzo ci tego potrzeba, to trzeba o to prosić. Duch Święty jest bardzo dobry. Jeżeli my Go prosimy, On nam daje. Jeżeli my się do Niego zwracamy, On do nas przychodzi. On nie jest obojętny na nasze wezwania, na nasze prośby. On nie jest obojętny, On przychodzi, bo jest bardzo dobry. On jest posłany od Boga i Ojca i od Pana Jezusa do nas, by napełniał nasze serca właśnie miłością, tym, czego najbardziej potrzebujemy. Ale by się tak stało, kochani, to trzeba usunąć to, co przeszkadza, a więc grzech. Tutaj, kochani, dzisiaj będzie umieszczony krzyż, który święty Jan Paweł II trzymał w swoich dłoniach, odprawiał drogę krzyżową. To jest taka relikwia krzyża, tu jest przygotowany ten stolik. Po południu ten krzyż do nas przyjedzie tutaj. Będzie do nas przywieziony, właśnie związany z osobą świętego Jana Pawła II. Wy może nie pamiętacie czego papieża, ale starsi pamiętają. To jest taki przykład człowieka, który był pod wpływem Ducha Świętego, który był wrażliwy na jego natchnienia. Bo gdy papież powiedział biskupom, kardynałom, że chciałby, aby były takie światowe dni młodzieży, to ci biskupi i kardynałowie byli bardzo zdziwieni, bo mówili, no ale Ojcze Święty, kto przyjedzie w ogóle na takie spotkanie? No przecież młodzi ludzie to raczej wolą jakieś może inne spotkania, innego typu, a może tego nie powiedzieli wprost, ale sobie tak pomyśleli, ale na spotkanie ze starszym człowiekiem, no jaka młodzież przyjedzie? Okazało się, że to było z natchnienia Ducha Świętego, że na spotkania z papieżem, na te Światowe Dni Młodzieży przyjeżdżała młodzież z całego świata, ze wszystkich kontynentów. Bo on był wrażliwy na jego natchnienia. Najlepszym przykładem jest Maryja. Ona jest nazywana oblubienicą Ducha Świętego, bo ona była całkowicie do jego dyspozycji. Maryja była jak pusty dom z otwartymi drzwiami i oknami, gdzie Duch Święty mógł wejść i całkowicie ten dom napełnić swoją obecnością. Maryja nie stawiała mu żadnych przeszkód. Biblia mówi,
nie zasmucajcie Ducha Świętego. Czym jest zasmucanie Ducha Świętego? To jest lekceważenie Go. Jeżeli człowiek lekceważy Ducha Świętego, odwraca się od Niego, to Go zasmuca, bo On działa dla naszego dobra, dla naszego zbawienia. I moi drodzy, my jesteśmy do tego zaproszeni, żeby otwierać się na Ducha Świętego, prosić o to, co jest nam potrzebne, jeżeli czujemy, że jesteśmy jacyś tacy wewnętrznie wyschnięci. Właśnie brakuje nam tej ożywczej siły, którą jest Duch Święty, Jego miłości, Jego pomocy, radości, pokoju. W naszym sercu są jakieś niepokoje, które nas niszczą, trawią, gnębią. Brakuje nam cierpliwości. Jakże często się na to skarżymy, że no ja nie mam cierpliwości już do wychowania dzieci, bo to jest takie trudne. Czy powiedzmy, nie mam cierpliwości do męża, do żony. Brakuje mi łagodności. To trzeba o to prosić po prostu. Stworzyć to miejsce, gdzie ja proszę Ducha Świętego, by On przyszedł. Ja wam, kochane dzieci, życzę, żebyście były zawsze otwarte na Ducha Świętego, żeby On was prowadził, żeby was oświecał swoim światłem, bo przyjęłyście sakrament Chrztu Świętego, tam na was stąpił Duch Święty, a szczególnie na was stąpi w sakramencie bierzmowania. On właśnie jest blisko nas, bo jest duchem miłości od Pana Boga, od Pana Jezusa, do nas przybywa i tego wam życzę właśnie w tą rocznicę pierwszej Komunii Świętej, by Duch Święty was prowadził do większej miłości Pana Boga i drugiego człowieka. A teraz powstańmy i złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga. Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, z Boga prawdziwego, naszego zbawienia stąpił z nieba, i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, krzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, wskrzeszenia umarłych. Zanieśmy teraz nasze prośby do Pana Boga, ufając, że będziemy wysłuchani. Abba Ojcze, powierzamy Ci wspólnotę Kościoła, aby Duch Święty obecny w trwającym procesie synodalnym uczył nas iść razem w jedności z Chrystusem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abba Ojcze, powierzamy Ci całą ziemię, aby Twój Duch dotarł do jej wszystkich krańców ze swą ożywiającą, przemieniającą i odnawiającą mocą. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abba Ojcze, powierzamy Ci małżonków, aby Duch Święty przynaglał ich do codziennego służenia sobie z miłością i oddaniem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abba Ojcze, powierzamy Ci dzieci, które
dzisiaj przyszły do Kościoła, aby świętować rocznicę pierwszej Komunii Świętej. Daj im swego ducha, aby wzrastały w miłości u Boga i u ludzi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Abba Ojcze, powierzamy Ci młodzież, która w tym tygodniu przyjmie dar Ducha Świętego, aby Duch Święty stąpił na nich ze swoją mocą, ze swoimi darami i łaskami. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abba Ojcze, powierzamy Ci samych siebie, aby Duch, który w nas mieszka, przywrócił kiedyś do życia nasze śmiertelne ciała. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Dziękujemy Ci, dobry Boże, że wysłuchujesz nasze modlitwy, które do Ciebie zanosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Najświętszy, otwórz usta moje, by mego dnie wielbił święte dzieła Twoje. Duchu Najświętszy, przyjdź do serca mego, i uczyni sobie pomieszkanie z niego. Duchu Najświętszy, przyjdź do serca mego, miło czyni sobie pomieszkanie z niego. Duchu Najświętszy, dawco siedmiu darów, oczyść me serce z grzechowych przywarów. Duchu Najświętszy, oświeć mnie nem snego i wolę mu uczyni skłonną do dobrego. Duchu Najświętszy, oświeć mnie nemcnego i wolę mu uczyni skłonną do dobrego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie. Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna, Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, aby doprowadzić do pełni misterium paschalne, zesłałeś dzisiaj Ducha Świętego na wszystkich, których uczyniłeś swoimi przybranymi dziećmi, jednocząc ich z Twoim jednorodzonym Synem. Duch Święty w początkach Kościoła dał wszystkim narodom poznać prawdziwego Boga i zjednoczył różne języki w wyznawaniu tej samej wiary. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chóry aniołów i zastępy świętych. Śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości,
przyjdzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch Święty stąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Przez Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Grzegorzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź się wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo. Zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo one dojrzewa, pachnie się świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, a chleb komunią dla spragnionych Ciebie. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, jeśli spełnimy, co nam nakazałeś, cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy. Tyś się naszym życiem i oczekiwaniem. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował.
umiłował do końca nas umiłował. Ty się za nas życie swe na krzyżu oddał, tam w znaku chleba z nami pozostałeś i dla nas zawsze masz otwarte serce, bo Ty do końca nas umiłowałeś. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Duchu wichrze i pożarze, ześnij płomień Twojej łaski. Chcesz, rozpalisz i rozognisz, serca wzniesiesz na wysokość. W ciemność rzucisz blask pochodni i rozproszysz rzeku mroki. Duchu ogniu, duchu żarze, duchu światło, duchu blasku, duchu wichrze i pożarze, ześnij płomień Twojej łaski. Naszą nicość odbudujesz w najpiękniejsze znów struktury. Swoim świat przesnujesz w szeleszczących modlitw sznury. Duchu ogniu, duchu żarze, duchu światło, duchu blasku, duchu wichrze i pożarze, ześnij płomień Twojej łaski. Módlmy się. Boże, Ty udzielasz swojemu Kościołowi nadprzyrodzonych darów. Zachowaj łaskę, którą go obdarzyłeś, aby zawsze działała w nas moc Ducha Świętego, a pokarm eucharystyczny przez Niego uświęcony przyczynił się do naszego wiecznego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W tym tygodniu będą następujące msze święte. Jutro w poniedziałek o 8 rano msza w intencji parafian. We wtorek msza święta będzie o godzinie 14:00 o Boże błogosławieństwo dla całej naszej parafii. W środę o 17:30 za zmarłego Wiesława Sobieraja, Odaliny Wielgus, Józefa Kotuły z rodziną, Haliny Tajer z rodziną, Wandy Machura z rodziną. W czwartek o 8:00 rano msza w pewnej intencji, a o 17:00 będzie msza święta, którą odprawi ksiądz biskup Grzegorz Kaszak w intencji bierzmowanych. W piątek o 17:30 za zmarłą Helenę Muzyk, intencja od rodziny Korców z Podwarpia, Honoraty Stuczeń z rodziną Doroty Kozieł, rodzin Dudkiewiczów i Mazanów. W sobotę o 13:00 msza dziękczynna w 10. rocznicę ślubu Lidii Piotra Krupowiec z prośbą o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i opiekę Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy. O 15:00 msza w intencji zaślubionych. Przyszłą niedzielę w uroczystość Trójcy
Przenajświętszej o 8:30 za zmarłych Stanisławę Flagwiet w 17. rocznicę śmierci, Antoninę Czesława, Stanisława i Mariannę Bubel, intencja od syna Andrzeja z żoną. O 10:00 za zmarłego Artura Pawlika w 20. rocznicę śmierci, tam msza będzie w Wymysłowie, o 11:30 za zmarłych Stefana w 1. rocznicę śmierci, Antoniego, Mariannę Nowaków, intencja od żony Janiny i córki Krystyny i po mszy będzie chrzest Iwo Wardęgi. I o 16:00 msza w pewnej intencji. Ogłoszenia parafialne na uroczystość zespania Ducha Świętego. Dzisiaj przybędzie do naszej parafii Krzyż Papieski, który peregrynuje po diecezji sosnowieckiej. Krzyż ten będzie przebywał w naszym kościele do wtorku włącznie. Normalnie w parafiach jest tylko jeden dzień, ale wystąpiły takie pewne problemy logistyczne i zapytano nas, czy zechcemy tutaj w parafii gościć krzyż przez 2 dni, na co ja się oczywiście zgodziłem. I program będzie następujący. Dzisiaj o 15:30 przyjęcie krzyża i wprowadzenie do kościoła. O 16:00 msza święta. O 21:00 apel jasnogórski. W poniedziałek o 8:00 rano msza w intencji parafian. O 16:00 droga krzyżowa. O 21:00 apel jasnogórski. We wtorek o 14:00 msza święta w intencji całej naszej parafii. O 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia i 15:15 wyniesienie krzyża ze świątyni i przejazd do kolejnej parafii. Zapraszam was wszystkich, abyśmy wykorzystali ten czas nawiedzenia na osobistą modlitwę i wypraszanie potrzebnych łask. Wnętrze naszej świątyni w tych dniach będzie otwarte przez cały dzień, więc będzie można sobie przyjechać, pomodlić się za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II, bo ta relikwia jest związana z jego osobą. Mam jeszcze serdeczną prośbę, bo dzisiaj na 15:30 trzeba będzie wnieść tą gablotę z tym krzyżem. Potrzeba 4 mężczyzn, zgłosił się 1. Chciałoby się zaśpiewać, chyba to Ewa Bem śpiewała bodajże, gdzie te chłopy, orły, sokoły. Bo tych mężczyzn nam brakuje, tylko jeden się zgłosił, pan, no nie wiem, chyba te panie różańcowe będą musiały wnieść krzyż. No te kobiety będą musiały zastąpić mężczyzn, bo nikogo nie ma. Więc gdyby ktoś był jednak chętny i się zreflektował, to jeszcze 3 mężczyzn potrzeba. Bardzo o to proszę. Dziękuję bardzo rodzicom dzieci rocznicowych za posprzątanie świątyni na tą uroczystość, za wykoszenie trawników, tym osobom zaangażowanym bardzo serdecznie dziękuję. I dziękuję wam, kochane dzieci, że chcecie być blisko Pana Jezusa. Wierzę w to głęboko. Mam takie doświadczenie życiowe, że bycie blisko Jezusa naprawdę procentuje w życiu. Że człowiek się nie zagubi. Przed wami jest całe życie. Niech dobry Bóg wam błogosławi. Zawsze chętnie przyjmujcie Jezusa w Komunii Świętej. Przez całe swoje życie o to was bardzo proszę, do tego zapraszam. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę o godzinie 18:00. W czwartek o 17:00 uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania przez naszą młodzież. Będziemy gościli w naszej parafii biskupa Grzegorza Kaszaka. Spotkanie grupy oazowej dla młodzieży w piątek o 18:00 w domu parafialnym. Już teraz zapraszam na takie niezwykłe wydarzenie w naszej parafii, które będzie miało miejsce 20 czerwca. To jest poniedziałek o godzinie 18:00, tydzień przed odpustem. Będzie to msza święta z modlitwą o uzdrowienie. Tą modlitwę poprowadzi świecki ewangelizator Marcin Zieliński. No to jest taki człowiek, który ma taki charyzmat modlitwy o uzdrowienie. Dlatego go zaprosiłem do naszej parafii. Oczywiście on działa pod kontrolą biskupa swojego. Biskup mu dał taką misję. Także jego proboszcz z rodzinnej parafii. Więc jest to wszystko zgodne z Kościołem, z jego nauczaniem i z jego misją.
Myślę, że jest to też szczególna taka szansa, moi drodzy, jeżeli potrzebujemy jakiegoś duchowego uzdrowienia, czy fizycznego, bo mamy jakieś niedomagania, to trzeba przyjść, modlić się o to. Będziemy tu wspólnie się modlili, będzie właśnie ta msza, będzie też modlitwa o uzdrowienie, więc już teraz bardzo serdecznie zapraszam. To jest 20 czerwca o 18. To jest taki znany ewangelizator, bardzo wielu ludzi go prosi o modlitwę. Czasami on też wspominał, że gdzieś w nocy ktoś do niego dzwonił, że w szpitalu żona jest w ciężkim stanie, żeby przyjechał, pomodlił się. I ten chłopak wstawał w nocy i jechał do tego szpitala modlić się. To jest posługa wymagająca naprawdę też i dużo trudu, cierpienia. To nie jest takie proste, ale właśnie ma ten charyzmat modlitwy, jeżeli chodzi o działanie Ducha Świętego, więc serdecznie zapraszam. Już na zakończenie życzę wam wszystkim dobrego tygodnia i kochani, wykorzystajmy ten czas nawiedzenia Krzyża Świętego w naszej parafii. Za chwileczkę jeszcze będzie spotkanie dla kandydatów do bierzmowania, a już na same zakończenie mam dla dzieci taki drobny upominek, ikonę świętej rodziny. Żeby wasze rodziny były święte, o to trzeba się modlić do Pana Jezusa, Matki Bożej, świętego Józefa. To była rodzina, gdzie był Duch Święty, gdzie się bardzo dobrze czuł ten Duch Święty w ich rodzinie i prowadził tą rodzinę. Oni byli ubodzy, nie mieli wiele pieniędzy, byli bardzo ubodzy, ale byli szczęśliwi, bo był tam Duch Święty, była miłość Ducha Świętego w ich rodzinie, więc ja wam poświęcę te ikony, które za chwileczkę otrzymacie. Pobłogosław, Panie Boże Wszechmogący, te wizerunki Twojej świętej rodziny, aby każdy, kto będzie się przed nimi modlił, doznawał potrzebnych łask i wstawiennictwa przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Nogo niech będą dzięki. Pamiątkiem dnia świątecznego. Zesłania Ducha Świętego. Dziś z Kościołem obchodzimy, dawcę darów pieśnią czcimy. Alleluja, alleluja. Dziś z Kościołem obchodzimy, dawcę darów pieśnią czcimy, alleluja, alleluja. Niechaj będzie pochwalony przy najświętszy sakrament.